Witam Państwa bardzo serdecznie w piątkowym wydaniu programu Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Nazywam się Ewa Grodzka i spędzę z Państwem dzisiejsze popołudnie. A dzisiaj będzie wiele tematów, zarówno kulturalnych, jak i trochę bardziej poważnych. Będziemy mieli jako gościa mecenasa z kancelarii prawnej. Będzie też o nowościach w kinie. Dużo fajnych, ciekawych tematów, ale zaczniemy sobie od Akademii Sztuki i bardzo ciekawego projektu. W związku z tym moim pierwszym gościem jest pani dr Małgorzata Kopczyńska, Akademia Sztuki, autorka projektu Miasto Starter Szczecin miastem inspirującym. Witam serdecznie. Witam. Porozmawiamy sobie o tym projekcie, bo projekt jest naprawdę dość ciekawy. To jest ogólnopolski konkurs tak naprawdę dla studentów i dla absolwentów wyższych uczelni artystycznych. Co to jest za konkurs? To jest konkurs głównie graficzny. W regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie Akademii, a także na stronie Urzędu Miasta Szczecin, który współfinansuje ten konkurs, w regulaminie jest szczegółowy opis prac, które można przysyłać na konkurs. Ja może wymienię kilka technik. To są grafiki cyfrowe, grafiki artystyczne wykonywane w technikach takich bardziej klasycznych, również plansze projektowe, projekty książek, projekty znaków graficznych, projekty komiksów. Wszystko to, wizualizacje też takie bardziej już w stronę architektoniczną skierowane. Wszystkie te techniki mają być związane ze Szczecinem, ale niekoniecznie mają tworzyć jakieś laurki na cześć obecnego Szczecina, ale raczej mają pokazywać ewentualne wizje studentów i młodych ludzi, absolwentów, którzy by chcieli ten Szczecin pokazać jakoś po swojemu. Być może chcieliby coś w tym Szczecinie zmienić albo zasugerować, co może być ciekawego na przyszłość. Czyli pokazać, jak ten Szczecin, zgodnie z nazwą konkursu, jak ten Szczecin inspiruje młodych ludzi. Tak. Też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, gdyż jest to konkurs ogólnopolski, tak. A dotyczy Szczecina, bo łatwo jest nam sobie myśleć o mieście, które nas inspiruje, o tych dużych miastach w Polsce, Warszawa, Kraków, które no, są już jakby tematem wszelakich prac. A tutaj nagle Szczecin, skąd w ogóle taki pomysł? Z wielu względów. Ja się przyznam, że nie jestem szczecinianką. No przyjeżdżam, właśnie, to jest też taka ciekawostka. Przyjeżdżam do pracy w Akademii Szczecińskiej z Poznania i uderzyło mnie już jakiś czas temu, ale bardzo in plus, że właśnie studenci szczecińscy bardzo chętnie za temat swoich prac dyplomowych, ale nie tylko, też semestralnych, obierają Szczecin jako materię do pracy. Tworzą na przykład jakieś aplikacje mobilne, gdzie w smartfonach można po tym Szczecinie historycznym chodzić, jednocześnie oglądając go obecnie. No, ciekawe pomysły i właśnie skupione na Szczecinie, więc to była jakby taka pierwsza dla mnie inspiracja jako twórczyni konkursu, że Szczecin jest miejscem, które inspiruje, rzeczywiście, że to nie jest naciągane, tylko tak jest. Drugą taką ważną dla mnie inspiracją przy tworzeniu w ogóle tematu i problemu było to, że poznałam w Szczecinie ludzi, którzy bardzo ten Szczecin jakby chcą wypromować, zależy im niezwykle na tym i robią to skutecznie. Jest to między innymi cała ekipa Off Marine na czele z Moniką Petryczko, która wszystkie swoje działania jakoś z tym Szczecinem wiąże i to też bardzo mi się spodobało, bardzo, bardzo dla mnie było takim jakby bodźcem też do tego typu działań. Off Marina też jest waszym partnerem konkursu, tak. Jakich partnerów jeszcze udało wam się zdobyć? Naszym partnerem jeszcze jest 13 Mus oraz Elewator Kultury, który
jakoś też tak sam z siebie troszeczkę nawiązał współpracę z Akademią i ta współpraca też się fajnie rozwija. Podobnie Klub 13 Mus też z Akademią stale współpracuje i też jest, myślę, skupiony mocno na Szczecinie, więc to wszystko cały czas krąży wokół tego miasta. To jest bardzo fajne, bo wiele tych miejsc, tych partnerów, którzy akurat współpracują przy tym projekcie, ale też i wiele innych działań, które dzieją się w Szczecinie, to są takie pomniejsze działania, które faktycznie później gdzieś skupiają albo tworzą jakieś większe, ciekawe projekty. Proszę mi powiedzieć, jak pani się spodziewa, bo podejrzewam, że głównie liczycie na to, że jednak to będą studenci od nas ze Szczecina, studenci i absolwenci. To jest pierwsza edycja tego konkursu. Tak. I tak naprawdę ciężko stwierdzić, kto jeszcze do nas tutaj trafi, ale czy już coś, ktoś się pojawiło, jakieś zainteresowanie? To znaczy, no są zapytania oczywiście o konkurs, zgłoszenia konkursowe, jeszcze jest troszkę czasu, bo to jest do 29 października przyjmujemy zgłoszenia, więc na razie po prostu wszyscy się orientują, o co chodzi, dopiero prace zaczną napływać. Konkurs będzie zakończony oczywiście wręczaniem nagród i to konkretnych materialnych, ale też ci, którzy może nie wygrają pierwszych miejsc, ale zostaną zauważeni, będą mieć możliwość wzięcia udziału w wystawie pokonkursowej, która będzie w Galerii R+ w Akademii Sztuki w Szczecinie. Będzie też jakieś, zobaczymy jaki to przybierze kształt, wydawnictwo pokonkursowe, gdzie prace studentów będą publikowane, właśnie nie tylko tych wygranych, ale też wyróżnionych, czy w ogóle zakwalifikowanych do tej wystawy. Myślę, że to będzie taki też pomoc w promocji dalszej tego konkursu. Wiadomo, że każdy konkurs rozwija się w czasie, jest sporo konkursów studenckich organizowanych przez wyższe uczelnie artystyczne, one mają już swoją markę. Ja miałam je też okazję obserwować i wiem, że one się rozrastają, także nie boję się, że tutaj będzie jakiś wielki boom albo za mały oddźwięk. Myślę, że będzie w sam raz i my będziemy to kontynuować na pewno. Myślę, że to jest dobra droga, bo to jest taki system małych kroków, gdzie faktycznie co roku już wiemy, jak to wyszło w poprzednim. Zawsze można poprawić to, co nie wyszło, dopracować jakieś tam szczegóły. Fajne jest to, że te osoby, które zostaną wyróżnione, bo myślę, że dla tych młodych ludzi, czy pokazanie tych prac w formie jakiejś wystawy, czy jeżeli faktycznie wyjdzie jakieś wydawnictwo, to jest też takie ważne wyróżnienie dla takich młodych ludzi. Tak, na pewno, bo to jest jakiś wymierny też materiał, który mogą potem zaprezentować, że brali w czymś takim udział, że doszli do jakiegoś etapu, ich praca została zauważona i to jest praca konkretna, bo dotyczy konkretnego miejsca, więc chyba same plusy. Czy są jakieś takie wymogi, które dyskwalifikują, oprócz tego, że jest wiek, tak? Bo do 27 roku życia to mają być absolwenci, nie wiem, czy to dobrze znaczy, doczytałam. To znaczy, w związku z licznymi zapytaniami i możliwością zmiany w regulaminie, prawdopodobnie wydłużymy wiek możliwości brania w konkursie, bo rzeczywiście wiele osób nam pyta, czy po 27 już nie ma szans, no i okazuje się, że jest duże zainteresowanie, więc mamy taką szansę, że regulamin możemy jeszcze skorygować i chyba to zrobimy. Czyli warto próbować. Tak. A jak się zgłosić? Przez stronę internetową? Przez stronę internetową, gdzie jest zgłoszenie konkursowe, które można sobie pobrać. Należy je razem z pracą dostarczyć albo osobiście do siedziby Akademii lub przysłać pocztą, ale do tego 29 października. Czy macie jakąś ograniczoną ilość miejsc przyjmowania, czy kto szybciej, nie, ten lepiej, czy nie. Jest jakaś wstępna oczywiście weryfikacja? Weryfikacja będzie poprzez jury, które się zbierze w listopadzie, ale nie ograniczamy, oczywiście czekamy na wszystkie prace. Czyli każdy ma szansę nie poddawać się do końca prawie października, 29, tak? Tak, października, nawet udało tak mi się dobrze zapamiętać, do 29 października można pracę składać, zgłaszać się przez stronę internetową Akademii. Wyniki będą
20 listopada? Przed 20 listopada. To jeszcze zależy od prac jury, które mogą się przeciągnąć lub skrócić. Mniej więcej między 10 a 15 listopada te wyniki zostaną ogłoszone. Na pewno już wiemy, jaki termin będzie wystawy. To będzie 20 listopada o godzinie 18. Wtedy będzie takie oficjalne też wręczenie nagród i prezentacja wystawy. Jakie to będą nagrody? Nie wiem, czy mogę się pierwsza zapytać. Nagroda to będzie 3000 zł, druga nagroda 2000 i trzecia nagroda 1000 zł oraz są przewidziane wyróżnienia honorowe. Fajnie, czyli faktycznie to się przekłada na jakieś tam pieniążki, które młodym ludziom się na pewno przydadzą. Mhm. Zastanawia mnie jeszcze fakt, bo ocenianie artystycznych dokonań jest bardzo trudne, bo to nie jest tak jak egzamin, to nie jest matematyka, która po prostu ma jeden wynik, jeden jedyny i po prostu jak jest zły, to wiadomo, że coś jest złego. Mhm. Czy ocenianie takich prac jest trudne? Jest trudne, dlatego zbierze się spora grupa oceniających po to, żeby ta ocena była jak najbardziej obiektywna, bo każdy będzie miał jakieś inne argumenty, dlatego jest przyjęte, że w skład jury wchodzi co najmniej ponad 5, czy 6, czy 7 osób. Na pewno w składzie naszego jury znajdą się nasi partnerzy, oczywiście wykładowcy Akademii i zaproszeni też wykładowcy. Także będzie to spora grupa i myślę, że poprzez jakby taki szeroki rozdźwięk tych partnerów będzie w miarę obiektywna. Do tego życzymy. Mam nadzieję, że wszystko się uda i mam nadzieję, że odwiedzi nas Pani już też po konkursie, też żeby dowiedzieć się, jak się ta pierwsza edycja udała i trzymam kciuki, żeby też były kolejne, bo projekt myślę jest ciekawy, a Szczecin naprawdę potrafi być inspirujący. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była pani dr Małgorzata Kopczyńska z Akademii Sztuki, autorka projektu Miasto Starter, Szczecin miastem inspirującym. Ja zapraszam na krótką przerwę i po przerwie widzimy się z kolejnymi gośćmi. Do zobaczenia.